To my wiemy, że you and us, tak i wy, jak i my, zyskaliśmy nową wolność spod okupacji złej historii. Ja nie chcę tutaj mówić w uniwersytecie na ten temat, ale akademia, gdyby słuchała mojej rady, to bym zasugerował tutaj mocno, ażeby, prawda, skrócić lekcje z historii, obciąć je. Czego tu, my tu mamy uczyć? Jest to trwająca historia różnych wojen, przelewu krwi, nienawiści, morderstwa. Proszę mi powiedzieć, co jest takiego ważnego w tej historii, by uczyć młodą dziewczynę czy mężczyznę, ile osób zabił czy zamordował Juliusz Cezar. Na czym polega ta waga tej wiedzy? Albo jaki był nos Kleopatry? Czy ona miała facelifting? Można sobie wybrać na każdym rogu ulicy, jaki się nos by chciało dzisiaj. Albo jaką wagę można przypisać, prawda, słoniom Hannibala, kiedy my dzisiaj mamy helikoptery. Jaka jest waga Napoleona? Ja nie mówię o kodzie napoleońskim, tylko mówię o ofiarach Napoleonach. Dlaczego mamy nauczać? Należy zredukować historię pod tym względzie. Całą pewnością nasza kultura nie będzie miała aż tyle cierpliwości dla tych absurdalnych lekcji, które próbujemy wpoić w tę młodzież. Niech oni napiszą swoją własną historię. Historię, która nie jest napisana czerwonym atramentem wojny, ale zielonym atramentem nadziei. Nasza historia. I'm not sure. Nie wiem, czy jesteśmy... We carry our tradition in English. My bardzo chętnie kontynuujemy naszą kulturę, tradycję, naszą duchowość, nasze wartości. Tak, to powinno przetrwać. Ale historia, dlatego że w przyszłości naród, społeczeństwo będzie identyfikowane dzięki temu, jaki jest ich duch, tradycja, język, kultura. To jest bardzo ważne. I my nie chcemy, żeby ta kultura była na całym świecie jedna. Wszyscy musimy mówić w dwóch językach. Językiem angielskim, który oczywiście staje się językiem międzynarodowym, ale nadal chcemy utrzymać nasz własny język. Nawet w Chinach dzisiaj jest więcej ludzi mówiących w języku angielskim niż w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce. Nie mają innego wyboru, muszą się uczyć angielskiego, ale musimy przyznać się do tego, że broniąc naszej kultury, broniąc naszą nasz język jest o wiele bardziej złożony niż bronić nasz teren, nasz kraj. My mamy granice, mamy fortyfikacje, mamy wojsko, które to robi. Ale by bronić kulturę, to jest coś bardzo trudnego. Jakiś kiepski film jest w kinie wyświetlany bez żadnego zezwolenia. Nikt nie chcemy, prawda, podlegać tej amerykanizacji, nawet jeżeli kochamy Amerykę. Tak więc powiedziałbym, powinniśmy mieć pewne rezerwy co do przeszłości. Nie gloryfikujmy jej. Nasi ludzie mówią, że trzeba pamiętać. Tak, oczywiście. Wszyscy wolelibyśmy pamiętać. Ale proszę Państwa, my mamy też wspomnienia. Nie tylko po to, by pamiętać. Mamy pamięć po to, by zapomnieć. Jeżeli będziemy pamiętali wszystko, to bylibyśmy bardzo niezadowolonym, nieszczęśliwym narodem. Korzystajmy z naszej pamięci w sposób selektywny, ażeby nie popełniać tych samych błędów. Jaka jest korzyść z tego, że się popełnia nowe błędy? Stare błędy i nowe błędy. Znowu i na nowo i na nowo. Musimy wykorzystać to, co ludzie potrafią robić, ażeby stworzyć nową wizję, nową historię, nową wyobrażenie, by nauczyć nowe pokolenie, w jaki sposób ma ono się stać charyzmatyczne, jak ma się wyrażać. W czasie wojny trzeba mieć odwagę. Natomiast w chwilach pokoju, w czasie pokoju, trzeba być przedsiębiorczym. Odważnym się jest, bohaterskim się jest, kiedy jest się w czasie wojny. Trzeba po prostu mieć społeczeństwo, które nie obawia się nowych rzeczy, wyzwań, nie obawia się nowych doświadczeń, która nie odczuwa, że by być czymś lepszym, to trzeba kogoś zabić. Albo trzeba spowodować, żeby ktoś się źle poczuł, żeby miał... Wspominajmy historię. Niech się tym historycy zajmują. Mają sporo do roboty. A my zajmujemy się przyszłością. Wielkość
jest przyszłości. Przykład, że jestem historykiem. Bardzo przepraszam. I am historian. Ale polecam. Ja przepraszam. Ale historians are not responsible for the history. Nie są odpowiedzialni za historię. Dziękuję bardzo za to, ale ja chciałem tu dodać co innego. Mianowicie, my mamy, jesteśmy właściwie prawie z tego samego roku, jestem od pana rok starszy. Ale o ileż inne jest nasze doświadczenie życiowe. Ja właściwie przeżyłem prawie 50 lat pod rozmaitymi obcymi okupacjami, czy względnie państwie, które nie było pełni wolne. No pan miał zupełnie inne doświadczenia pod tym względem. Tylko moje doświadczenia uczą mnie, jak niebezpiecznie jest nie zwracać uwagi na pewne niebezpieczeństwa, które istnieją. Jak niestety pewne postawy, pewna polityka, zwłaszcza ze strony naszych sąsiadów, ona nie jest polityką wymyśloną ad hoc na dzisiaj, tylko jest to polityka, która jest kontynuowana przez dziesiątki lat, jeśli nie przez stulecia. Być może, że należy się oderwać od tego, ale to nie tylko my się musimy od tego oderwać, ale musi się odbywać druga strona, a nie wiadomo, jak ten proces tam następuje i bardzo często następuje on znacznie wolniej, aniżeli byśmy sobie tego życzyli. Pański obraz teraźniejszości i pański w rezultacie historii jest bardzo piękny. Ja też bym chciał, żeby historia służyła tylko temu, o czym pan tutaj przed chwilą wspominał. Ale historia w kraju takiego jak nasz, a obawiam się, że Izrael też ma tutaj dość do powiedzenia ze względu na swoich sąsiadów, ona jednakże jest tym elementem, którego całkowicie pominąć nie można. Jeszcze jedno słowo. Problem nie polega